witajcie. Dzisiaj ten fajny sportowy dzień. W Stegnie odbywają się pierwsze Mistrzostwa Polski w poszukiwaniu plażowym. Właśnie zostało otworzone biuro zawodów i wydajemy pakiety startowe. Organizatorem pierwszych Mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych jest sklep odkrywcahistorii.com, a współorganizatorem wójt gminy Stegna. Jak wyniki? Nie za bardzo. Kapselek jeden. Jeden kapselek. A żetona żadnego? Żadnego. 297 żetonów dokładnie jest tu rozrzuconych, tak? Metalowych, no, podkładek. 297. Masz taką metodę jak ja. Stare wardia. Bez profointerów. Tak, bo jestem 7-9-8. Jak idzie? Drutu idzie. Drutu. A jakieś żetony? Dwa. Jak idzie? Oliwia, co znalazłaś? Kapsle. Nie, no, tak. A żetony jakieś? No właśnie, nie. No. A czy jest nagroda na najmniejszą rzecz, jaka jest znaleziona? Nieprzewidziana, ale pochwal się, co znalazłeś. Kawałek łańcuszka. O. Tak wygląda, no w moim zdaniem taki jest mały, że naprawdę muszę go poszukać w kieszeni. A ile żetonów? Coś mi nie poszło. Ale żadnego nie znalazłeś? Nie, znalazłem. W każdym razie takie rzeczy fajnie. No to srebro, nie? No chyba nie, bo rdzewieje, albo srebro. Srebro. Nie, rdzewiałe. Ale fart. Jak poszukiwania, ile udało się żetonu znaleźć? A, 10 nie mam. A, około 10? Kapsle i folia. Jak tam? Jak ci idzie? No, trzy podkładki znalazłem, a takie same kapsle jeszcze. A, to gratuluję. Dziękuję. Że to leżało normalnie tak. Tak leżało, nie? Na wierzchu, w tym placku, nie? A na tym jeszcze żeton leżał, nie? A informowałem wcześniej, że będą właśnie... Tak, ale wiesz, ludzie po prostu w panikę wpadli. Bo wiesz, to było zawinięte, nie? No. Mówię, o, a ja mówię, biorę śmieci po ludziach, nie? Zabieram. No, na razie zawody? Za dużo, super zawody. Za dużo się nie znalazło, ale fajna zabawa. Prawie 50 minut poszukiwań poza nami. Jak poszukiwania, ile żetonów? Aż 3. A, no to... Bo przez pierwsze pół godziny, po pierwszej pół godziny zmieniłem program, zapomniałem, że wyciąłem żelazo, nie? A. Brawo ja. Uczymy się całe życie. Dokładnie tak. Jak ogólnie poszukiwania, ile ci się udało znaleźć? Chyba 6. A, no to ładnie. No całkiem nieźle. Ale tu kolega chyba mi przegonił. Daro, coś mówi, że około 10. Ja mam chyba 11-12. A, no to też ładnie, gratuluję. To trzeba przyspieszyć te ostatnie minuty. Jak poszukiwania? Ile żetonów? Nie wiem, tutaj
wszystko jest w sakiewce. Ale trafiłaś sprawdzać. Jakieś żetony? Udało się. Jest, parę jest. Jak poszukiwania? Ile żetonów? No słabo, ale jedną rzecz fajną znalazłem. Jestem zadowolony. A, medal pamiątkowy. To jest to, o czym mówiłem, z logo. Mhm. To jest magnes na lodówkę. Jak ile żetonów udało ci się znaleźć? No, też myślę, że mam po 10. A to ładnie. Nie źle, no. Ale już wyzbierane. Teraz już trzeba naprawdę chodzić jak po grzybach. No. No albo zostało, się uda, albo się nie uda. Zostało jeszcze 20 minut, jest no. Szansa na kolejnych kilka. No, także dajemy dalej. Zobaczymy. Także powodzenia. Już zakończyliście poszukiwania? Poddaliście się tak szybko? Ludzik nie jest raczej. Nie. Nie. Nie, bo odchodzi, zobacz, no, widać ten, nie? Współczesny wyrób. Tak szybko się... Jak się młodzież wykaże. Ja młodziutki jestem. Młodzież się bawi, piaskownicę robi. Kapeczka firmy Quest. Kolejne dwie nagrody. Koszulki Polo. Pierwszą z nich wygra numer 19, pan Grzegorz. Numer 19.